jadę do Massachusetts, mam 180 mil ładunek, który płynie do Ontario. Także cisnę, bo mam bardzo mało czasu, nie wiem czy zdążę. No, robię co mogę, żeby zdążyć, trochę tę prędkość naciągam, to jest co prawda 55, ale tu wszyscy widzę, że gnają. Także no, staram się gnać tak jak inni. Może zdążę, do 3.30 ponoć będzie ok, ale jak będę później, no to już będzie lipa, nie załadują. Ale chciałbym się dzisiaj jednak załadować. Także robię co mogę. Trzypasmówka, fajna trasa, tylko że no trochę ta prędkość taka no lipna, co nie? Ale co zrobić, trzeba jechać. Więc jedziemy. 15 minut pokazuje mi do celu, 11 mil. 15.24, więc wyjdzie na to, że zdążyłem, że zdążę do 15.30 maksymalnie. Można się zarejestrować tam u nich, czyli zczekować w biurze, w ofisie, ale będę te 5-6 minut przed, także zdążę na ostatnią chwilę. A 5 minut przed dzwonkiem, jak to mówią. Jadę szybko, no ale dzwonili mi z biura, żebym się tak postarał i dał radę. Co do prędkości, to wiadomo, troszkę tam je ponaciągał, te sznurki i jechał. Także jedziemy. Jest 45 na godzinę, jedzie tam jakiś gostek 30 na godzinę. I się kolejka zbudowała za nim, za mną też kupę aut. Jadą sobie tak jak w niedzielę do babci na pączki. A człowiekowi się śpieszy. No ale zdążę. Mimo że jadę teraz wolniej niż mógłbym, ale zdążę. Nie zdążyłem sobie jeszcze pierogów zagrzać, a już mnie załadowali. Sila dali, papiery dali. Muszę wysłać. To muszę zamknąć i ten. Zobaczymy, co to jest za ładunek. Maskę z gęby ściągnę, w tej masce tak źle czuję. A i muszę mieć rękawiczki, bo znów ubrudzę ręce, dopiero mam do jedzenia. Co to jest, jak to wygląda? Tylko tyle? Nie no, bez jaj. Nadali sila, więc dobra, jedziemy z tym. Ale jaja, jeszcze tak mało ładunku, to nie pamiętam kiedy miałem. No ale cóż, jest jak jest. Jest jak jest. Odhaczymy haczyka. Naczepa brudna jak 100 diabłów. A tam mnie złapało. No ale jak mam ino ryku zrobić. No dobra. Jakoś się udało. No i muszę jeszcze założyć plombę. I tyle w tym temacie. Może mają kamery, więc trzeba założyć. Jest jak jest. Także uciekamy. Nie muszę na mogę odjechać zjeść. No i papiery wysłać. No i papiery wysłać. Także tak. Taka miejscówka. Dosyć spokojna, tylko dojazd bardzo ciasnawy. Miasteczka ciasno zabudowane. Krzyżóweczki, tragedia. Źle się jeździ po takich ciasnotach.
Dobra, pojadłem, papiery powysyłałem. Wklepałem sobie adres. Mogę jechać. Także lecimy, lecimy. Ciemno się robi, nie za bardzo jest tak nagrywać już, ale cóż. Jutro też będzie dzień. Także uciekamy na 90. No 90 Albanii. Ona nie jest taka bardzo płatna. Znaczy jest płatna, ale nie jest droga. To chciałem powiedzieć. Nie jest taka droga. W Nowym Jorku jeszcze te autostrady są w miarę w dobrej cenie. Jadąc bokiem nie zaoszczędzi się wtedy nic, bo straci się czas i paliwo. Cena do tej autostrady jest adekwatna. Taka jest moja opinia, jeżeli chodzi o używanie 90. Na West, oczywiście na West. Użyć prawą linię. No już ciemno, to jest właśnie to, że jest ciemnica. Trzeba będzie wziąć bilecika. I tyle. Przejście, tu jest, tu stoją. No, tam dalej będzie miejsce jeszcze. Tam dalej powinno być. Tu jest dobre miejsce, bo tu jest na kraju. A, dobra. Dalej podjadę. Też widzę, karawan stoi.
gdzieś tutaj na peryferiach. Ja to lubię tak sobie zawsze stanąć daleko od osobniony, jak samotny wilk. Się ładnie naprostować, idealnie w liniach. I już. Coś takiego. Coś ich takiego. Będzie ok. To by było. I to by było na dzisiaj tyle. Zostało mi jeszcze jazdy 17 minut, więc wiadomo, już daleko mnie ujechał. Ogólnie dzisiaj przejechałem. Dzisiaj miałem taki dzień rozbity, bo to dużo roboty było. 981. To nawet nie jest źle. Nawet nie jest źle, bo nieraz jest za jasne. Bo prawdę mówiąc, dzisiaj co, zrobiłem dwie dostawy. Zrobiłem dwie dostawy. Jedną w New Jersey, drugą w Nowym Jorku. Później do Massachusetts pojechałem po odbiór. Więc ta jazda po tym mieście też daje popalić. Dwa rozładunki plus załadunek. Choć było to wszystko dosyć szybko. Nie utraciłem dużo czasu. No a jutro już będzie szybko do klienta, bo mam 170 mil. No liczmy na spokojnie 3 godziny jazdy. Coś zjem. No popatrzę jeszcze może chwilę w jakiś komputer. I idę spać dzisiaj szybciej, bo jestem zryty beret mam dzisiaj. Dzień taki troszkę męczący. Odezwę się jutro. Tak, i mamy dzień kolejny. Załadował się telefon, to mogę podpiąć kamerę. O, inspekcję zrobiłem. 13 minut już jestem na inspekcji, więc powolutku można ruszać do celu rzut beretem. Jakieś 172 mile plus minus. Paliwo sobie po drodze wezmę w Ontario. No i zobaczymy, co będzie dalej po zrzuceniu. Także czas uciekać. A szyby wymiary czyste, troszkę zakurzone. Także tak. Wczoraj mi się okulary złamały, musiałem wciągnąć drugie. Znaczy złamały, może się to naprawi, bo tutaj by wyskoczyło. Jedno to wyskoczyło mi. Jeden uchwyt z prawej strony. Okej, radio gra. Dobra. Można palić wrotki. Jak to mówią. O, dostałem numer rano. Dostałem numerek, że jestem skierowany. Na granicę mogę jechać. Mogę na granicę jechać. Się rozpędziły samochody traki, to znaczy traki.
Ulalala. I rzut beretem do granicy. Rzut berecikiem. Tak, granica przekroczona. Teraz tylko jeszcze trzeba będzie opiścić opłatę za most, który przejechałem. On jest płatny tylko w jedną stronę, wjeżdżając z US do Kanady. Na powrocie nie jest płatny. No, ja tutaj pójdę się cash, nie wiem, zapłacę cashem czy kartą. Tu przejmują i karty, kiedyś kart, no nie wiem, chyba jakieś kart nie chcieli kredytowych, raczej tylko cash. A teraz i karta, i cash, i debet. No, jakakolwiek karta. Ile to kosztuje? Hello. Thank you. $47. No to jakoś tak było, 47, a Amerykanów może 37, jest trochę wiadomo mniej, bo droższy. No ale zapłaciłem z karty. Paragon dla firmy, koszty. Już. No, mogę zmienić licznik z mil na kilometry. Lecimy na pompę. 5 km mamy do stacji paliw. I ten. Wezmę paliwko, bo nie wiem, czy będę tędy wracał do Stanów, czy może po Kanadzie, a może będę miał na ambasadora na Detroit, tam na Windsor, nie wiem, którędy będę wracał, skąd będzie ładunek i dokąd. A tu jest dobra cena paliwa. Tutaj właśnie we Fort Erie, więc warto wziąć. No, pogoda sprzyja, pokazuje plus 1, także jest na plusie. No i gitara. Niby styczeń, ale jakoś tak bardzo nie dokucza ta zima. Póki co, oczywiście. Także lecimy. Zapinamy stówę na placie i uciekamy. Rzut beretem i pompa. No i mamy stację paliw. Wezmę paliwo, a defa też dobiorę. Defa dobiorę, a tu jest bliżej. I sobie pójdę jeszcze wezmę panikę z wodą. Znaczy na wodę wezmę, muszę wody nalać, bo już nie ma wody do mycia. Więc tak to jest. Idę się podlewać. Także podlewamy. Trzeba będzie zalać kolejnego płynu. Tym razem używam tego. Tamte już zużyłem, 16 butelek. I teraz dostałem taki. I teraz testujemy ten. Nawet piszę. Test product only. Także ten płyn, powiem, że no coś daje. Ale to jeszcze zawczasu, żeby o tym dyskutować. Muszę wlać samą butelkę, bo paliwa wejdzie dużo. Trochę tu, trochę tam. Po połówce na zbiornik. Na razie leję tutaj, bo to w Kanadzie dwa na raz nie da rady tankować. Trzeba pojedynczo. Kolejna waga otwarta. Tam po przejechaniu granicy przed stacją paliw była taka dzika waga, no ale była otwarta, pomrugała i stał się tam policjant w samochodzie. Nie patrzył, kto ile waży. No ja jestem akurat bardzo lekki, ale czas jechać. Aplikacja nic nie wspomina na temat tej wagi. Praktycznie. Więc. Nie ma jej tak jakby zarejestrowanej tutaj w Ontario czy co. Ta aplikacja bardziej na Stanach działa. Choć w Kanadzie też w niektórych miejscach działa, zależy też od prowincji. Jest jak jest.
kogoś tam zatrzymał, bo czerwone światło jest. Ktoś tam dostał. Może za ciężki, a może coś zobaczy. No i tam wychodzi. Tam mi gość chyba pojechał. Nie, zatrzymał. A coś tam widzi. A machnął ręką. Machnął ręką gościu. To chyba gościu jest, a może gościuwa. A nie, gościu chyba, tylko taki niski. Dalej czerwone światło, nie zmienię tego na żółte. To jest czerwone. Ciągle czerwone. Ciągle jest czerwone, ciekawe czemu. A, jest tutaj. Sprawdzają właśnie te hamulce, dają stop, a za chwilę dadzą czy tam lift czy forward. Tu po prawej zatrzymał. Zatrzymali. Kogoś. No nic, lecimy dalej. Ledwo wjechałem do Ontario, już dwie wagi zahaczyłem. No cóż, bywa i tak. Jest co prawda sobota, wagi otwarte. Kolejny most do przejechania, a do klienta 10 minut. 10 minut do klienta. Klienta. Także rzut berecikiem. 2,5 km do celu. No i tutaj co na prawo. Zaraz na prawo będzie i kawałek prosto. To jest taki prosty zakręt dosyć. Muszę to troszeczkę ukraść. A nie ma tragedii. Myślałem, że bardziej ostrzejszy będzie. Jestem, co będzie, jak się rozładujesz, coś szybko się znajdzie, czy będę musiał czekać. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Sobota, ludzie jeżdżą. Załatwiają sprawy.
będzie w lewo. Corporate Drive. Gdzie tutaj gdzieś. I kąsek i po prawej. A zaraz zobaczymy, to była szóstka, tak mi się wydaje. Tak, szóstka. I unit szósty. I to by było gdzieś tu. Który to jest zjazd? Tamten drugi? Ten, dobra. Z strony jest gwiazd czy z tamtej? Bo już nie jestem pewien, ale chyba z tamtej. Tu jest no tracks, ok. Jest znak, czyli tam. Z tej manki. No, troszkę tu śniegu napadało, bo jeszcze zostały pozostałości odgarniętego. Muszę znaleźć szósteczkę. Tu jest dwójka, tu jedynka, dwójka. Tu jest dwójeczka, no na końcu będzie. Tu jest piąteczka i tu jest szósteczka. O, jest 40. O, no napisałem, że będę około. Ja, jest ta lista International. Zobaczymy, kto tutaj rządzi, ale jakiś pick-up truck tu stoi. Miejmy nadzieję, że ktoś tu jest w środku na dyżurze, bo jest sobota. Dobra, tu otworzył pan drugie drzwi. Mówi, dzisiaj jest zamknięte, bo jest sobota. Mówi, nie robicie? Mówi, nie. W poniedziałek. Mówi, o kurde, mówi, nikt mi nie powiedział. Mówię, nie mam dużo, mówię, 6 palet i jakieś 5 boksów. No ale otworzył, mówi, dobra, to cofnij tu. I ten. I mnie zrzuci, także jakiś miły pan. Ja już wolę być rozładowany, bo wtedy jakoś gdzieś pojadę na parking, czy coś może mi znajdą. No, Sila mówi, że on utnie sobie sam, bo się pytałem. Troszkę podcofam, ale nie mogę się dotulić. Tak, pospałem sobie ze 3,5 godziny. A teraz wieczorem będę chyba siedział na YouTubach i na Netflixie. A, jest 19:59, no godzina 20. Oglądam Tomka. Dzięki za pozdrowienia. No i pozdrowienia dla Ciebie. Także Tomek w końcu rzucił film ze swoim tatą. Kiełbaska? Jajeczka świeżo. O, jajecznica. Spaghetti z wczorajszego dnia. No i ciąg dalszy nastąpi. Trochę krótko, bo 20 parę minut, ale to jest chyba akurat. Także ten. Pozdrowienia dla Tomka i dla jego taty. I czekam następny odcinek. A jutro mam dzień wolny, będę się resetował i chyba mnie odwiedzi Tomek z Niną, więc pojedziemy do polskiego sklepu, dokupię sobie troszkę jedzonka. No i może mi przywiozą od razu zupkę grochową, bo ponoć fajną gotowali, więc będzie fajnie. A w poniedziałek powrót do Stanów, być może gdzieś w kierunku West Virginia, tak jak często stąd jeżdżę, po ładunek do Calgary.